Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumileśnym Ogrodzie. Moi drodzy, jak widać, posadziłem kolejne borówy. Mamy ich już tutaj chyba około 40 sztuk, ale nowe odmiany są. Elliot, Early Blue, Blue Gold, Blue Jay i Elizabeth. Takie 5 nowych odmian, które będę mógł ocenić dopiero pewnie za 2-3 lata, jak trochę je poobserwuję. Dosadziłem, wyrzuciłem stąd żurawinę wcześniej, muszę ją posadzić gdzie indziej i dosadzić jej jeszcze trochę, ale mam nowe sadzonki, te, które ostatnio Wam pokazywałem, że hartuję. I chciałem Wam pokazać po prostu, jak można sobie boróweczki posadzić. Nie jest to trudna sprawa, zachęcam zdrowe warzywa, czy tam owoce bardziej może, krzewy, przy których ja akurat osobiście nic nie robię, takiego, nic więcej poza cięciem. Tak naprawdę nie pryskam, nie nawożę sztucznie, rosną elegancko. W zeszłym roku ponad 60 kg borówek, tutaj z mniej więcej 20 krzewów, które jeszcze nie były takie strasznie wielkie, bo to 2017 rok sadzone jako dwuletnie sadzonki. No to nie są jeszcze jakieś stare bardzo krzewy. W 2021 taki był zbiór. Teraz kilka rzeczy, które można tutaj zrobić, żeby fajnie je posadzić, wam pokażę i do dzieła. Wykopuję rów o szerokości mniej więcej 70 cm. Borówka ma taki rozłożysty system korzeniowy, więc nie musi być ten rów głęboki, na 20-30 cm nawet wystarczy, ale żeby był w miarę szeroki. Przywożę kompost kwaśny, który już robię od jakiegoś czasu. Jak nie macie, to wrzucajcie takie materiały, które na kompost kwaśny mogą iść bezpośrednio do rowu, to Wam się od razu będzie przerabiać w tym całym rowie. Troszkę rozprowadzam, ubijam, podlewam, żeby to się wszystko ładnie ułożyło, rozkładam rośliny, mniej więcej co metr sadzę na taką głębokość, jaką były w doniczkach. Znowu podlewam, kartony wkładam po to, żeby nie rosły chwasty i przysypuję zrębką iglastą. Wcześniej moczę jeszcze kartony, żeby się dobrze układały pod tą zrębką i to jest całość roboty. Moi drodzy, już po posadzeniu jeszcze weźmiemy się za przycinanie, ale chciałem Wam zwrócić uwagę kolejny raz na hartowanie roślin, które pokazywałem ostatnio na filmiku właśnie tych borówek. Zobaczcie, jakie one mają już liście, a jakie mają liście te, które tutaj rosną już od paru lat. Tam dopiero pąki tak naprawdę się zaczynają rozwijać, a tutaj już są liście. No po prostu w takich, a nie innych warunkach były gdzieś tam przechowywane i ruszyły szybciej, dlatego warto by było je zahartować. Co do cięcia, moi drodzy, na dobrą sprawę nie musimy ciąć w ogóle tych borówek, one są jeszcze malutkie, ale ja zauważyłem parę rzeczy, które mi się tutaj nie za bardzo podobają. To znaczy, tutaj w przypadku tej borówki, to akurat nie ma co tu się czepiać, bo wygląda zdrowo, są trzy pędy, powiedzmy, te trochę na siebie nachodzą, ale zobaczymy, jak one będą sobie radzić dalej. Na razie nie ma co tutaj się czepiać, ale na przykład tutaj już jest trochę niefajnie, bo mamy tutaj takie zagęszczenie pędów jakichś króciutkich, takich w ogóle niepotrzebnych nikomu do szczęścia. Tutaj też kilka jakichś takich marnych, starych. To jest w ogóle nam niepotrzebne w tej chwili. Takie małe pędy to tylko rośliny osłabiają później. Niech sobie to tu zostanie. Temu damy jeszcze rosnąć. Zobaczymy, może się rozwinie, bo idzie w inną stronę. Zostawimy jeden pęd silniejszy. Jak są jakieś takie miejsca, które wydają się, że będą suche, będą jakieś chore czy coś, to obrywamy. Tu się troszeczkę ze sobą zaczęły miotać, ale zobacz, znaczy motać ze sobą, ale zobaczymy, jak to będzie dalej, jak one się tutaj porozwijają, jak słoneczko na nie zadziała. Tu mamy trzy pędy, te też trochę się ze sobą krzyżują, ale zobaczymy, tu jest taki suchy, można go od razu dziabnąć, pyk. I co tu jeszcze, jedną miałem taką, tutaj to nie za bardzo też co robić, ale tutaj na przykład jest taka borówka, która ma, widzicie, pozasychane pędy. Czy to przemarzło, czy to jest pleśń, to już mi się nie chce nawet wnikać w to. Obcinam po prostu, można z naddatkiem pewnym obciąć, żeby to się dalej nie roznosiło, jeśli to jest jakaś choroba osłabiająca roślinę. I też można sobie darować na przykład z jeden czy dwa takie pędy słabiutkie tutaj na samym dole, niech porośnie to na kilka pędów, ale mocnych, a nie na kilkanaście, że tak powiem, słabiutkich.
to tak, przede wszystkim te choroby, żeby się pozbyć, ale normalnie to nie musimy tutaj praktycznie nic ciąć od samego początku, jak są jeszcze małe. Jakie my tutaj żeśmy, te mamy Eliota, to są te, jest nowa Elizabeth, nowa odmiana, Early Blue, Blue Gold i Blue Jay. Takie 5 nowych odmian u nas będzie sobie. No i tyle. Moi drodzy, to by było wszystko. Całość sadzenia widzieliście. Nie ma co tu więcej opowiadać. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, proszę zadać w komentarzu. Jeżeli Was interesuje, jaką odmianę warto wybrać, proszę prześledzić nasze filmy. Wpiszcie borówki w Szumilesie albo jakie odmiany borówki wybrać. W Szumilesie zawsze dopiszcie sobie. To tam wyskakuje naprawdę pełno filmów z opisami. Tu już mamy naprawdę kilkadziesiąt ładnych odmian. Ja teraz zamówiłem po raz pierwszy z innego sklepu, ponieważ w tym, co zawsze kupowałem, już się po prostu skończyły nowe odmiany. Już wszystkie mam, dlatego, znaczy chyba wszystkie, ale z tego, co patrzyłem, to po prostu w innym sklepie, no, zwyczajnie była jakaś nowa odmiana, to kupiłem, żeby móc Wam zrelacjonować za jakiś czas, jak się sprawują. Jeszcze policzyłem dokładnie, ile mam tych krzewów. Mam w tej chwili 42 sztuki krzewów, około 20 takich starszych w 2017 posadzonych, ale małych, dwuletnich sadzonkach. Dwuletnie sadzonki były wtedy wkładane do ziemi. Tutaj w zeszłym roku, 21, posadzone młodziutkie, też takie małe, dwuletnie zwykle sadzonki. I teraz jeszcze 5 sztuk tamtych. 42 sztuki, podejrzewam, że już teraz nie pamiętam, musiałbym policzyć, ale chyba około 30 różnych odmian w tej chwili tutaj mamy. Niektóre mi się powtarzają, ale starałem się sadzić nowe, żeby móc je ocenić. Część z Was mówi, za dużo tego nie przejesz później, nie będzie co z tym zrobić. Moi drodzy, jak nie będzie co z tym zrobić, to spadnie i ptaki zjedzą, albo ziemia wchłonie i nawiezie na kolejny rok. A druga sprawa, ja po prostu wykorzystuję możliwości tej gleby, która daje mi i sąsiadom różnym na wsiach tutaj po prostu ładne boróweczki. Tu są dobre warunki, ziemia jest dosyć kwaskowa, może jest taka jałowa trochę, za bardzo przepuszczalna, ale po to jest ta ściółka, po to jest ten kompost, żeby sobie jakoś radziły bez szczególnych oprysków, jeżeli już to naturalne, a nie sztuczne, chemiczne. Jeżeli jakieś nawozy, to też raczej naturalne, ja tutaj sztucznych jeszcze nie używałem. Także wykorzystuję te możliwości, ile będzie tych kilogramów, to będzie, jeżeli rocznie dojdę nawet do, nie wiem, 200 kilogramów, to spokojnie. To są rzeczy, które można po rodzinie porozdawać i praktycznie każdy chętnie zje. Można się z kimś wymienić na coś innego, nie wiem, na mięso, czy na jakieś inne warzywa, owoce, których u siebie się nie uprawia. Po prostu czasem warto wykorzystać możliwości danej gleby, danego miejsca. Są, czasami jeżdżę po Polsce, widzę na przykład zagłębia jakieś kapuście, bo po prostu dobrze kapusta rośnie i tam ludzie ją hodują, uprawiają i sprzedają. Ja nie mówię, że będę borówki sprzedawał, ale ja po prostu je lubię, potrafię zeżreć całą wielką michę zamiast obiadu, więc nie ma z tym problemu, można robić soki, można robić dżemy, przetwory różne, można mrozić te owoce, także jest możliwość wykorzystania ich. Raczej poprzestanę na tych 42 sztukach i już więcej tu nie będę robił, mam takie, można powiedzieć, 4 rzędy tu i 4 rzędy tam, więc jest tego sporo, trochę za blisko są posadzone, nie niektóre, bo tu jest nawet 6 sztuk w tym rządku, a tam 5 wystarczająco, 6 trochę nawet za dużo. Metr to jest minimum, jaki powinien być, ale ja już tutaj tak sadziłem, że metr, no to już resztę też tak sadzę, żeby jakoś to tak wyglądało też w miarę przyzwoicie, ale 1,5 metra najlepiej, albo ze 2 nawet można odstępu zostawić. Sadźcie boróweczki zdrowe, owoce różnych odmian, żebyście mogli sobie próbować różnych. Lepiej się zapylają, lepiej rosną. Jeżeli przychodzi jakakolwiek choroba, jest też szansa, że jedna odmiana sobie poradzi lepiej niż druga, więc nie padnie nam cała, że tak powiem, plantacja. Dojrzewają troszeczkę w innym okresie, więc można mieć praktycznie przez 3 miesiące albo nawet dłużej w sezonie borówki świeże cały czas. Także warto, naprawdę uważam, w te owoce tutaj, w te krzewy
krzewy inwestować. Dziękuję bardzo za uwagę. W razie czego pole do popisu przed Wami jest w komentarzach dla pytań, porad, dzielenia się jeszcze jakimiś informacjami, które u Was się sprawdziły, te odmiany, dajcie znać. I cóż, no zapraszam do zabawy w ogrodzie. Jest jeszcze czas, że można spokojnie w tym roku sadzić i nie czekać na jesień czy na przyszły rok, tylko raz, dwa i do boju. Dziękuję za uwagę i do zobaczyska. Pa, pa.